Brawo. Udało się. A jeszcze tą... Szanowni Państwo, przed chwileczką podpisaliśmy umowę na realizację no, jednych z większych robót budowlanych w Wadowicach w ostatnich latach. Choć biorąc pod uwagę rozmach tych inwestycji, które teraz się dzieją w mieście, no wcale nie największych. Przedmiotem tej umowy jest kompleksowa modernizacja, przebudowa budynku zabytkowego budynku Kolei Galicyjskiej dworca PKP w Wadowicach. Firmą, która wygrała przetarg i podpisała z nami dzisiaj umowę, jest firma Edna ze Skawiny, która już zrealizowała inwestycje o podobnym charakterze, nawet na tym samym szlaku kolejowym, na linii 117, dworzec w Skawinie. Stąd te prace są bardzo realne. To jest bardzo realne, że finał tych prac będzie szczęśliwy, ponieważ Państwo macie know-how, po prostu już to zrobiliście w Skawinie i przyjrzeliśmy się tej realizacji. I musimy ją wysoką oceniliśmy. Nawet na inwigilację. No przed wykonawcą staram się sprawdzić to podpisanie umowy. No, wartość prac olbrzymia, to jest blisko 10 milionów złotych, 9 milionów 750 tysięcy złotych. Nie byłoby tej inwestycji tak naprawdę, gdyby nie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Stąd obecność dzisiaj w Wadowicach pani wicemarszałek pani Iwony Kibas, radnej wojewódzkiej z naszego regionu, z Małopolski Zachodniej, która zawsze ciepło myśli i walczy o sprawy wadowickie. Bardzo dziękuję pani marszałek. Zakres prac no, olbrzymi. Kubatura obiektu to ponad 1500 m2. Przebudowane zostaną tak naprawdę 4 kondygnacje tego budynku, piwnice, 2 piętra oraz poddasze. Zupełna zmiana destynacji, dlatego że ten budynek ma być wielofunkcyjny, też bardzo nowoczesny, a jednocześnie wszystko to dzieje się w obiekcie, który jest obiektem zabytkowym, który nadzór nad inwestycją będzie miał konserwator zabytków, więc no, inwestycja trudna. Budynek po remoncie, no nie tylko będzie, jego zadaniem nie będzie tylko obsługa ruchu turystycznego podróżujących w Wadowicach, ale będzie też pełnił wiele innych funkcji przydatnych dla miasta, turystów oraz osób odwiedzających Wadowice. Oprócz poczekajni miejsca obsługi pasażerów, no teraz to będzie bardzo nowoczesne miejsce, czekając na pociąg będzie można obcować ze sztuką, będzie tam galeria z czasową ekspozycją, będzie można podziwiać dzieła sztuki, dowiedzieć się czegoś więcej o Wadowicach. Będzie też oczywiście zmodernizowana restauracja, ta sama, która obecnie mieści się w dworcu, na dworcu PKP. Będzie to budynek, który w części też będzie administrowany przez Wadowickie Centrum Kultury, a ono wraz z panem dyrektorem Wyrobcem znani są z tego, że kreatywności nie brakuje i liczba zajęć pozorekcyjnych dla dzieci i w ogóle kółek, kursów realizowanych
siedzibie przy ulicy Teatralnej jest ogromna, więc ta nowa przestrzeń z pewnością się im przyda. Szczególnie, że będzie bardzo nowoczesna, będzie tam dużo środków multimedialnych, ściany przesuwne, światła. To wszystko będzie sprawiało, że praca Swatowickiego Centrum Kultury w tym budynku no, będzie dawała, no, ten budynek będzie dawał im nowe możliwości. Cała ta inwestycja jest realizowana dlatego, że jest częścią większej całości. To jest naprawdę przemyślane tutaj w Wadowicach. Robimy to dlatego, że już wkrótce, bo za parę lat, czas przejazdu koleją z Wadowic do Krakowa skróci się o połowę. Wszystko to dzięki inwestycji, która realizowana jest obecnie przez PKP. Chodzi o nowe nitki pomiędzy Krakowem Górnym a Krakowem Płaszowem. Chodzi o budowę przekładki, o budowę nowego węzła w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszystko to sprawi, że kolej stanie się bardziej atrakcyjna. Do tego czasu musimy poradzić sobie tutaj w Wadowicach z naszymi inwestycjami. Stąd budowa trzech zupełnie nowych parkingów w Wadowicach. Dwa z nich już zostały dzisiaj odebrane. Poraliśmy sobie do jesieni z ich budową. Już są bardzo mocno oblegane przez Wadowiczan i po prostu najzwyczajniej w świecie na tych 170 miejscach postojowych trudno znaleźć wolne miejsce już dziś, gdzie jesteśmy parę miesięcy po oddaniu tej inwestycji, co świadczy o tym, że te inwestycje naprawdę były potrzebne. Ja będę mówił tutaj nazwę, ale są takie inwestycje zrealizowane. Park and Ride w Małopolsce, gdzie jesteśmy już nawet kilka miesięcy czy lat po realizacji inwestycji, no i te parkingi się są pustkami. To świadczy o tym, że to może nie do końca były przemyślane inwestycje. No nasze są przemyślane, bo trudno znaleźć naprawdę miejsce parkingowe, czy na ulicy Sienkiewicza, gdzie parking ma 140 miejsc postojowych i zwykle w 100% są zajęte te miejsca, czy właśnie na dworcu PKP. Przed nami najważniejsza część tak naprawdę tej inwestycji Park and Ride w Wadowicach, czyli budowa dwupoziomowego dworca na miejscu obecnego dworca PKS. Tam będą nowe miejsca postojowe. W najbliższych miesiącach spodziewamy się, że będzie tam otwarta nowa siedziba policji w Wadowicach. Jeden z większych pracodawców w całym powiecie wadowickim, blisko 200 osób zatrudnionych, no też muszą mieć Państwo zaparkować pracownicy. Wraz z entourażem tego nowego planu transportowego dla Wadowic będzie też budowa nowych dróg, łączników między ulicą Sienkiewicza a dworcem PKS, łącznika między nowo budowaną drogą a dworcem przy ulicy Sienkiewicza na Starej Rzeźni oraz budowa 8 km nowych ścieżek rowerowych. Wszystko to ma sprawić, że mieszkańcy 160-tysięcznego powiatu wadowickiego dzięki naszym inwestycjom, dzięki inwestycjom Wadowic będą w stanie szybko i sprawnie skomunikować się z Krakowem. Mogą tutaj przyjechać do Wadowic, zostawić samochód, tutaj jechać do Krakowa. Mogą przyjechać do Wadowic na pracę, do pracy, przesiąść się w wypożyczalni rowerów na rower i dojechać rowerem do wolnego miejsca w Wadowicach po ścieżkach rowerowych. Czy też turyści będą mogli przyjechać do Wadowic i już na wstępie są na dworcu PKP witani pięknym budynkiem, który jest przystosowany do sprawnego obsługu ruchu turystycznego, który nie jest mało. W czasach pandemii on oczywiście zamarł, ale w takim przeciętnym sezonie turystycznym Wadowice odwiedza grubo ponad 300 tysięcy osób. Samo Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach rokrocznie odwiedza minimum ćwierć miliona turystów, większość z zagranicy. To świadczy o tym, że te inwestycje były naprawdę konieczne i potrzebne. Wszystko to udaje się zrealizować przy reżimie finansowym. Tutaj nie zadłużamy miasta. Każda z tych inwestycji jest realizowana przy dużym wsparciu Wydziału Środków Zewnętrznych, czy to z Urzędu Marszałkowskiego, tak jak wspomniana przebudowa dworca i cały program Park and Ride, który realizujemy, jak również inne inwestycje infrastrukturalne, chociażby budowa obwodnicy Wadowic, gdzie 100% środków, 69 milionów złotych pochodzi ze środków z programu rządowego. To wszystko ma na celu sprawić, żeby komunikacyjnie Wadowice, stolica powiatu wadowickiego, stały się bardziej przyjazne. Bardzo proszę, by się wykonawca, który podpisał dzisiaj umowę, rękę zadrżała, ponieważ trudne prace, ale jak wspomniałem, dzięki tej wiedzy i doświadczeniu, które posiada przy realizacji podobnych inwestycji, są Państwo w stanie to zrobić, choć inwestycja trudna. Bardzo proszę, Panie Prezesie. Ja wiele nie mam do powiedzenia. Ciężko to było wygrać przetarg, teraz to już jest
jeszcze sama przyjemność wykonywać taki obiekt. I w zasadzie tyle. Czekamy do samego końca. Faktycznie przetargu wystartowało kilkanaście firm, także konkurencja była dość spora i ta wartość kosztorysowa, zmieściliśmy się w naszym budżecie, który też nie był jakiś zbytnio pasały, biorąc pod uwagę zakres pracy. Pani Marszałek. Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, moja obecność dzisiaj to przede wszystkim ma służyć gratulacją na ręce Pana Burmistrza, że udało się gminie Wadowice pozyskać środki z funduszy europejskich na zadania, które zostały przygotowane, o których tutaj była mowa, zarówno pierwsze zadanie budowa parkingów, które są tak niezbędne w mieście tak rozwijającym się turystycznie, czyli park and drive włącznie ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i teraz tej rewitalizacji dworca, który będzie pełnił w gminie Wadowice nie tylko elementu dla pasażerów, którzy będą korzystali z kolei, ale będzie też takim miejscem spotkań lokalnych, społecznych, aktywacji społecznej i będzie służył rozwojowi kultury. Ja jako samorządowiec ziemi oświęcimskiej, ale przede wszystkim radna wojewódzka z Małopolski Zachodniej, a obecnie członek zarządu województwa małopolskiego, bardzo się cieszę i będę kibicować każdej inwestycji, która w Małopolsce Zachodniej będzie realizowana. Dlatego ze swojej strony bardzo zachęcam wójtów, burmistrzów do tego, żeby aktywnie składali projekty. Jeżeli to jest jeszcze możliwe, to pozyskiwali środki jeszcze z tej perspektywy, która tak naprawdę już się kończy, ale otwiera się nowa perspektywa funduszy unijnych i zachęcam, żeby z regionalnego programu operacyjnego korzystać i składać wnioski na kolejne realizacje. Chciałam jeszcze podkreślić, że ten poniedziałkowy dzień to jest w ogóle święto dla gminy Wadowice, ponieważ Urząd Marszałkowski tutaj właśnie z tych funduszy europejskich zostawia ponad 13 milionów na projekt tych wszystkich parkingów, które są budowane, a 75% obecnej inwestycji, którą udało się wygrać, kosztów kwalifikowanych, czyli ponad gdzieś 5 milionów przywozimy na tą inwestycję rewitalizacji dworca. A oprócz tego jeszcze się dzieją sprawy związane z tarczą antykryzysową małopolską, gdzie ponad 100 milionów Małopolska przeznaczyła na rozwój aktywności społecznej małopolskich wsi do 5 tysięcy i tutaj do powiatu wadowickiego są skierowane około 2,2 miliona złotych. To są dwie gminy wiejskie, gminy Wadowice, w których właśnie powstaną ośrodki aktywizacji społecznej. W jednej miejscowości, wiem, że to ma być w budynku szkoły, tak? A w drugim w Kaczynie bodajże budynek OSP, który będzie służył lokalnej społeczności, co mnie bardzo cieszy, ponieważ jako członek zarządu, który obecnie w swoich kompetencjach ma instytucje kultury w Małopolsce, bardzo chętnie będę odwiedzała właśnie też takie ośrodki i będę wspierała taką działalność społeczną zarówno organizacji pozarządowych, jak i kół gospodyń, strażaków, którzy bardzo chętnie uczestniczą i rozwijają to nasze życie i aktywizację społeczną w miejscowościach takich wiejskich. Dlatego jeszcze raz bardzo gratuluję. Korzystając z okazji, chciałam bardzo serdecznie Państwa pozdrowić od Pana Marszałka Witolda Kozłowskiego oraz od Pana Wicemarszałka Łukasza Smułki, w którego kompetencjach dokładnie są te fundusze europejskie i dzięki któremu działalności, aktywizacji tych różnych środowisk samorządowych te pieniądze możecie jako samorządowcy pozyskiwać. Dobrze, dziękuję bardzo. To co, to ja gratuluję jeszcze.